Hejka, tu Sim Artur. Czy kojarzysz moją serię Hit czy Kit? Jeśli nie, to nic nie szkodzi, bo za chwilę zobaczymy 8 świątecznych stylizacji dla Simów i Simek i sprawdzimy, czy to hit, a może jednak kit. Niestety przedświąteczna choroba i mnie dopadła, dlatego z góry was przepraszam za mój głos. 1. Gorąca pani Mikołajowa, czyli krótka czerwona sukienka z białym futerkiem i czarnym pasem przecinającym w pasie. A ta czapka i wysokie buty? Po prostu strój idealny. 2. Eleganckie klasyczne połączenie białej koszuli z czarnymi elementami, a sama marynarka w intensywnie czerwonym kolorze idealnie pasuje do świątecznego klimatu. Chociaż i tak najbardziej przyciąga mucha. 3. Teraz zdecydowanie elegancka propozycja na świąteczny czas. Złota sukienka z odkrytymi ramionami oraz wyrazistym pasem w złote kryształki. Także złota biżuteria oraz buty i twoja simka olśni każdego. 4. No klasyczny papciomróz. Jest zimowo i bardzo zdobnie. Dla mnie za bardzo. Dlatego zdecydowanie wolałbym prosty płaszcz Mikołaja. 5. Strój papciomroza, ale w kobiecej wersji ze spódnicą. Jak dla mnie to zdecydowanie nie najlepsza propozycja. Za dużo tu się dzieje. 6. Jeśli klasyka cię nie przekonuje, to może bardziej buntownicza wersja, co? Białe spodnie w kant z przezroczystą koszulą w pasy i wyraziste wielkie kwiaty. Do tego moje ulubione czarne buty ze złotymi przeszyciami i elegancki świąteczny strój buntownika gotowy. 7. Bajkowa stylizacja dla prawdziwej księżniczki. Długa suknia z kilkoma błyszczącymi śnieżynkami delikatnie podkreśla rysy twarzy naszej simki. 8. Teraz wracamy do klasyki i oto skrupulatnie szyty smoking w świątecznym czerwonym kolorze z czarnym pasem, muchą i butami. W takim stroju wasz sim na pewno będzie wyglądał odpowiednio. A ty, którą stylizację wybierzesz dla swojego sima lub simki? Daj mi o tym koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem. A jeśli spodobała ci się moja seria, to pamiętaj, by dać łapkę w górę i zasubskrybować, bo wtedy nie ominiesz żadnego mojego nowego filmu. Słyszymy się już niedługo, a teraz trzymajcie się i do następnego.